Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Nadszedł odcinek czwarty naszych adwentowych rekolekcji z aniołami. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, to dobry znak. Widocznie Duch Święty pociąga cię w stronę prawdy objawionej i nieobjawionej, bo aniołowie wprowadzają nas w tajemnicę, ale też uczą szacunku dla tajemnicy. I dzisiaj chcę mówić o tajemnicach, bo to bardzo ważny temat w okresie Adwentu. Żyjemy w świecie tajemnic. O aniołach więcej nie wiemy niż wiemy. Są okryci tajemnicą, ale są wtajemniczeni, wiedzą więcej niż ludzie. Oczywiście nie wszyscy. Wtajemniczonym aniołem jest święty Michał Archanioł. Wtajemniczonymi aniołami byli Gabriel i Rafał. Więcej od innych aniołów wie o nas nasz anioł stróż. Pan Bóg wtajemnicza aniołów także w wielkie sprawy, w dziejącą się historię zbawienia. I dlatego Rafał jest wtajemniczony w historię rodziny Tobiasza, a Gabriel miał zapowiedzieć przyjście na świat Jezusa Chrystusa, dlatego został posłany do Maryi. Tajemnica. W życiu jest wiele tajemnic. Jest tajemnica spowiedzi, tajemnica lekarska, tajemnica wojskowa, tajemnica finansowa, służbowa. Ale każda rodzina ma swoje tajemnice. Każdy człowiek ma tajemnice, których nie chce objawiać innym. I trzeba to uszanować, nie ciągnąć za język. Uszanować to, że ktoś nie chce o czymś mówić, bo jest to dla niego trudne i przykre. Warto je mieć jednak w życiu człowieka, któremu powierzymy swoje tajemnice. Kogoś bardzo zaufanego, bo mamy też potrzeby, by się wygadać, wylać serce, czasami łzy. Warto potem taką rozmowę zamknąć modlitwą. Jesteśmy też zaproszeni do wtajemniczenia żyć w życie Pana Boga. Bóg jest Trójcą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I kiedy się w Nim zanurzamy, jak w wodach oceanu, to Jego tajemnica nas ogarnia. To nie jest tak, że my ją pojmujemy, bo zawartości oceanu nie umieścimy w muszli. Ale zanurzając się w tej wodzie żywej, rozumiemy coraz więcej. Dlatego idąc drogą wiary, nie można chcieć wszystkiego rozumieć. Trzeba najpierw mówić ufam, 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 a potem kiedy zaufam, to zrozumiem więcej. Jeden dla drugiego jest tajemnicą. Ktoś wychodzi za mąż, żeni się, to otrzymuje wielki prezent w postaci ukochanej kobiety czy mężczyzny, ale odpakowuje go całe życie. Czasami nawet w sytuacjach ekstremalnych. Pewna pani doznała kontuzji nogi. Ta noga musiała być operowana, potem w gipsie, rehabilitacja. Kobieta wraca do domu, jej mąż podejmuje w wspaniały sposób obowiązki, które wcześniej ona spełniała. I powiada do księdza, który ją odwiedził, nigdy bym nie wiedziała, że mam tak wspaniałego opiekuńczego męża, gdyby nie te problemy z moją nogą. Wtajemniczenie w życie Boże jest fascynujące. To tak, jakbyśmy się stali milionerami ducha. Co innego wiedzieć, że mogę dostać spadek w postaci miliona złotych, a co innego stać się właścicielem tego spadku. Co innego wiedzieć, że jestem dzieckiem Boga, a co innego doświadczać tego, przeżywać swoje dzieciństwo. Święta Tereska, ta mała, od dzieciątka Jezus, z Lisieux, nie potrafiła skończyć modlitwy Ojcze Nasz. Bo kiedy powiedziała Ojcze,
już miała dar kontemplacji wlanej, tak bardzo przeżywała swoje dziecięctwo, to, że Bóg jest abbą, tatusiem, i że tak bardzo jest przez Niego kochana i tulona do Jego ojcowskiego serca. Kiedy idziecie na mszę świętą, nieraz słyszymy te słowa, oto wielka tajemnica wiary. Msza święta jest jedną wielką tajemnicą i wieczność, do której zmierzamy, też jest tajemnicą. Pan Bóg uchylił rąbka tajemnicy, ale też powiedział przez świętego Pawła, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Trzeba mieć wiarę, aby odkryć pewne tajemnice i by w pokorze zgiąć przed nimi kolana. Największą tajemnicą jest narodzenie w Betlejem Jezusa Chrystusa. To małe dziecko jest Synem Boga. Tajemnica nad tajemnicami, ale tak wielka, że spowodowała zmianę czasu. Żyjemy w nowej erze. To Chrystus zapoczątkował to, co nowe w naszym życiu. Dziękuję za uwagę. Szanujmy tajemnice. Zapraszam na kolejny odcinek. Któż jak Bóg?